confess, we'll burn us out. We walk the wire, loves. Don't make me read your mind. Dzień dobry, pan na śniadanie nie idzie? Chodź pan już na śniadanie, tak? A ja? Nie możesz już. O, okej. Okay. Co, ja mam was niby spakować, a... Franu, zostaw Jasia. Dzień dobry, kochani, witajcie w piątek. My się już pakujemy, zaraz wyjeżdżamy. W sumie chłopaki już zabrali dwie walizki, które... Zgadnijcie, kto spakował. Ja oczywiście. No bo oni są dzisiaj tak zmęczeni po tych meczach. Oni wszyscy są tak zmęczeni. No, a ja i spakowałam, i zaraz włosy sobie wyprostowałam, i zaraz sobie makijaż. I ja nie mogę być zmęczona. No ale takie życie, jak się ma trzech facetów, komuś by się wydawało, że będzie łatwiej. A tutaj niestety nie. No. Ale też jestem zmęczona. Już sobie wzięłam tabletkę, bo mnie boli też dzisiaj znowu kark. Nie wiem, czy mnie przewiało. Pewnie tak, bo wczoraj padało, jak wracaliśmy. Długi kawał drogi wracaliśmy. Jak myśmy szli... Aha, za mostem dopiero taksówkę zamówiliśmy. I też jeszcze był problem, słuchajcie, żeby ta taksówka wiedziała, gdzie my jesteśmy w końcu. Ja doszłam do jakiejś ulicy, do numeru ulicy. I w końcu przyjechał taksówkarz i udało się nam resztę drogi pokonać taksówką. No, ale było ciężko. Mecz był mega fajny. No, podobało się. Czekajcie, ja będę się malować i ja będę do was opowiadać, bo oni muszli te walizki zanieść, więc miejmy nadzieję, że chwila spokoju będzie. No, mecz był super. Fajne przeżycie. Mega fajne przeżycie. No myśmy wczoraj tak padli, ja nawet nie zdążyłam sobie umyć bój, znaczy się zmyłam sobie te farby i makijaż, ale nie poszłam pod prysznic ani nic, nie, tylko po prostu zmyłam sobie płynem do demakijażu, tym masełkiem i położyłam się i chciałam za chwilę iść dokończyć, wykąpać się i zasnęłam, nie, i się obudziłam o 6:30, coś takiego w ogóle bez budzika, ale no było ciężko wczoraj, naprawdę już byliśmy tak wymęczeni i te emocje też pewnie swoje zrobiły, bo baliśmy się, że nie zdążymy, nie mogliśmy znaleźć naszej bramy, w ogóle przeboje. No Jezu, ja dzisiaj używam sobie tego podkładu, ale ten ciemniejszy, mi się wydaje, że on jest za ciemny. Ten numerek to jest 05 Bash Eveline Selfie Time. To jest podkład i korektor niby. W sumie wczoraj dobrze moja buzia wyglądała, nie było jakoś tak źle. Fajnie było. Cały dzień jakoś bez pudrowania szczególnego. Wydaje mi się, że te kremy z... Bingo Spa dużo robił. Ten krem z witaminą C i ja to serum stosuję na noc i naprawdę widzę, że mniej się świecę, nie? Może też ten podkład wszystko razem swoje robi. No, więc było naprawdę świetnie. Dzisiaj zjedliśmy śniadanie i wiecie, już zaraz musimy jechać, bo o 10 się kończy doba. Chciałam przedłużyć tą dobę, ale udałoby się ją przedłużyć, tylko że tutaj mamy parking podziemny i ja musiałabym dopłacić za ten parking 35 zł, a to nam się zupełnie nie kalkuluje na godzinę płacić 35 zł za parking, więc stwierdziliśmy, że wychodzimy. Nie ma co leżeć, chociaż dzisiaj by się nam przydało poleżeć, no. Przyjazd w dniu meczu, słuchajcie, też mnie jakby, gdybyśmy przyjechali w dniu meczu i zostali na dwie doby, to byśmy byli zmęczeni w dniu meczu, nie? Na pewno kierowca byłby zmęczony. No i tak źle, i tak niedobrze. Teraz, żebyśmy chcieli odpocząć, to musielibyśmy zostać jeszcze na jedną dobę. A doba z piątku na sobotę jest droga, bo to zawsze w weekend są doby droższe i kosztuje 700 zł, a myśmy za dwa dni płacili 1200, więc... No, ze śniadaniem.
naprawdę tanio jak na centrum Warszawy i w ogóle jak na Warszawę, bo wszystkie inne obiekty były dużo droższe. Około 2000 wszędzie były ceny. To jest naprawdę fajna cena tutaj jest i polecę Wam go. Dam Wam linki pod spodem. Basen też jest, 1,5 godziny basenu macie w tym pobycie. Zawsze idzie się do recepcji po karteczkę, że chce się iść na basen. Nie wiem, jak my się pakowaliśmy, że my to zmieściliśmy wszystko w 2 walizki, a teraz trzeba w torby i we wszystko. Te szaliki i to weźcie też. Ja chcę ubierać szaliki. Ja się tutaj do worka to wrzuć. Jasiu, popraw sobie kurtkę, jo. No, stań w lustro i zobacz, jak wyglądasz. Tą karteczkę zostaw w środku, Jasiu. Nie, nie masz jej zakładać. Panie wiedzą, gdzie mają sprzątać, tak? Kurtkę sobie popraw. I płasko, no. Dobrze, weźcie to wszystko i idźcie już. Ja już idę. Ale w Wiśle jest mało wody, nie? W tym roku. Oni zawsze mówili, że było dużo wody. W Wiśle poziom Wisły wysoki, a u nas jest dużo wody. Patrz to tutaj. Ten rysunek, Jasiu. No ten rysunek. Widzisz go? Jasiu nie skumał, o co chodzi. Rejsy, zobacz, rejsy po Wiśle. Można sobie pływać. Co? O! Jedzie pociąg. Dziś wczoraj myśmy przez ten duży most szli. Dzisiaj idziemy zobaczyć sobie syrenkę. A znacie tą legendę, dlaczego tam jest syrenka? Warszawska. A to będzie wasze zadanie, żeby się dowiedzieć. Tu zejdziemy po schodach na dół. Tak? O, kolejna ciuchcia. Ciuchcia jedzie. Intercity. To jest międzymiastowe, wiesz, Jasiu? PKP Intercity. Chodźcie tutaj na ścieżkę. Na chodnik. Tak bardziej. Tutaj latem na pewno są otwarte te. Myślę, że są tu jakieś knajpki. Wiem, a jakiś ten wpłynął, nie? Było w telewizji chyba, czy w radio. Chińczyk, tak? Chińczyk wskoczył do Wisły. Pomyślał, że to jest atrakcja turystyczna. Ale patrz, Jasiu, Narodowy Stadion, Polska, biało-czerwoni. A w was duch, duch meczów was wymarł? Czy co? Co? Jasiu. Straciłeś ducha meczu? Nogi cię bolą, o Boże, a teraz to tych piłkarzy dopiero jak bolą. A Szczęsny się nudził. Nie? To byś się nudził, jak ty byś był bramkarzem. Ale 2 miał sytuacje chyba, nie? Czy 3? W całym meczu? Nie. O, a tutaj się wchodzi do metra. Nie? Chcielibyście jechać takim metrem? Jasiu? Co? Jak tak?
Chodźcie stanąć tutaj, zrobimy zdjęcie, tak? Tu latem pewnie puszczają, myślę. Przeczytałeś? Co tutaj jest napisane? Modernistyczny, zawiąż sobie te buty. Odsunięty w tym miejscu w czerwcu. Nie, zostaw, Fenek! Syna trzyma tarczę z orłem w koronie i napisem Warszawa oraz miecz w uniesionej prawej ręce. Modelką była Krystyna Krachowska, późniejsza uczestniczka Powstania Warszawskiego. Podczas wojny pomnik nie uległ zniszczeniu. A tam jest krzyż Virtuti Militari. Widzieliście? Tutaj. Tu. A teraz gdzie pojedziemy? Pojedziemy na pomnik Zygmunta. A tutaj to też coś pewnie znaczy. Chodźmy zobaczyć. Czy co to jest tutaj? To są takie maszty. A, faktycznie. To nic nie znaczy. Tutaj latem może są jakieś imprezki. Nie? Tutaj to, o tym mówię. Nie? Na raz, Renka, trzymaj się. Przyjdziemy cię odwiedzić kiedyś. Ten po środku. Panuszkę chowam. O. O, widzisz? Ten. Schorki. On jest schorki, Fenuś. Ona uleciał. Skrzydełka ma zdrowa. Teraz pójdziemy tam koło kolumny Zygmunta pochodzić. Co? A jak cię? I tak przejeżdżamy koło tego Zamku Królewskiego trzeci raz i mówię, idziemy zobaczyć Zamek Królewski przy okazji. Pałac pod blachą. Zobacz, tutaj urzędowali księcia i oficerowie ministerialni. Co to? Ktoś brzydko zrobił. Nie, Fenek. No, idziemy dalej. Ale oni tu mieli latania. Co? No, krzyż, ale to jest... Tak, Ordo Virtuti Militari. No, masz rację, widzisz? Jak ty dobrze zauważyłeś. No, bardzo dobrze. Tutaj oni mieli zamek, tu oni mieli swój kościół. Bazylika jakaś tutaj jest. Kiedyś na pewno pojedziesz, Jasiu, na wycieczkę do Warszawy, wiesz? Będzie możliwość. Tanusiu. I co? Jesteśmy, Jasiu, że w grudniu, nie? No. Teraz jest... marzec, a my jeszcze nie jechaliśmy. Mhm. Przepraszam, Panuś. My od grudnia musimy tam jechać. Ha. Ale... Ej, to nie jest już tu? Trzon kolumny Zygmunta, już z marmuru chęcińskiego, postawiony w 1644. Rozebrany w 1887. Czyli ona była już kilka razy stawiana. No słuchaj. To tulipanki. A to w środku to jest nawadnianie, woda. Ale to? Róże. Mają kolce. Kwiatki. Chodź, Kaj. A tutaj jest drugi trzon, tak? No. Kolumny.
Ale czemu oni go tak mają? A, to pewnie nie szło inaczej, albo on spadł i się tak pobił. Co? A patrz, ten ma zupełnie inny kamień, ale jak oni to zrobili? Z jakiego kamienia to jest, że to jest tak zrobione? A, sorry, zapomniałam, że z mamą. I drugi trzon. Z granitu? Nie, z mamą. Idź tam przecież. Drugi trzon. A ten jest z granitu, a tamten był z marmuru. No przeczytaj. No biegnij. No chodźcie. Chcemy tam wejść do tego? Przepraszam. Nie zauważyłam pana. No. Zobaczymy, co? Przejdziemy się tutaj. No możemy wejść, Jasiu. Czy nie chcesz zobaczyć? Nie, bo boli noga, wiesz? O, tu jest ta kolumna Zygmunta. Ja mam przy niej zdjęcie, jak my byliśmy w Warszawie. Chodźcie. Ja jeszcze uwierzę. Jest Zygmowa, jest ja nie chyba Julia. Stanusiu, chodź. Dobrze, chodź, Asiu. Oni z różnych krajów tutaj przyjeżdżają na wycieczki, wiesz? Nie strasz go, Franuś. Stanusiu. Jasiu, a kto to jest? Architekt odbudowanej Warszawy. Mamy prawie tego kołem pionia. Zachwatowicz, Jasiu. Tak? Zachwatowicz. On odbudowywał Warszawę po wojnie. Znaczy się nie odbudowywał. Chodźcie, Franuś! Jo! Co miał? Henusiu! Chodź, kaj. Zobacz, tutaj są też jakieś powstanie warszawskie, bitwa o Stare Miasto. No, to zostały mury. Blokowali trasę przelotową, odparli wszystkie ataki wroga, osłonili odejście wojsk kanałami do Śródmieścia. Ty lubisz drugą wojnę, Jasiu, nie? To cię interesowało zawsze, prawda? No. A tutaj? Osiadły w Warszawie wybitny artysta wenecki. Malarz króla Stanisława. A tutaj? Mulicki, poeta, prozaik, piewca i dziejopisarz Warszawy. To by nas prowadziło naokoło i dopiero tu pewnie gdzieś, nie? A my tam z tyłu zostaliśmy. Ta nawigacja nie zawsze tak pokazuje. Węgierski polityk i działacz społeczny, wielki przyjaciel Polaków. Jejku, jejku. No, ta historia Polski jest skomplikowana taka, nie? Oby to III wojny światowej nie dało. Bo teraz to, co się dzieje...
jak cały świat jest w nią zaangażowany, wiesz? No, to by pewnie wybuchła. Polaków jak zawsze by nikt nie obronił. Tak jak historia pokazuje, oni zawsze nam obiecywali obronę, a potem i tak nas zostawiali samemu sobie. A Polacy jeszcze szli każdemu pomóc. Zresztą pamiętasz, nie? No. Wierzę, że wytrwać można mężnie i dostojnie w największej własnych uczuć i porywów w wojnie. Maria Konopnicka. Międzymurze Piotra Biegańskiego. A kto to jest, Jasiu? Co to jest za marszałek? Jan? Wiesz, poznajesz? Nie poznajesz. A Franek goni gołąbki albo wyrbelki. Sokół pomnika zniszczony przez hitlerowskiego okupanta w 1942, odbudowany przez rzemiosło warszawskie w 1959. Ptaszka, do domu. Jan Kiliński, wodzowi ludu w stolicy, rodacy. Wracamy? Chodźcie powolutku. Zobaczymy tam koło tego Zamku Królewskiego. Co tam jest? I wtedy będziemy wracać, tak? To tak jakbyś... No nie wiem. Jakbyś był w więzieniu od dziecka, a potem byś wyszedł na wolność, to byś nie wiedział, jak się masz odnaleźć. Albo ci, którzy idą do więzienia i potem wychodzą i oni po 20 latach widzą zupełnie inny świat. Wtedy oni nie mogą się odnaleźć i znowu trafiają do więzienia, bo nie wiedzą, jak funkcjonować w świecie. Często tak jest. Uchwalił ustawę. Powstańcom Armii Krajowej. Tam do Zamku Królewskiego nie idziemy chyba, co? Co? Do środka. No tam pewnie jest wejście z tym przewodnikiem, to sobie kiedyś indziej przyjedziemy. No chodźcie, jesteście zmęczeni, co? Zmęczeni? Już tacy jesteście, o Boże. O Boże, niewyspani, ale o 6 oni grali w telefon. O 6 wy się obudziliście? I graliście od razu w telefon? A kto? Zamykali, wiesz? Zamknięcie bramy. No ale tu też przejdziemy, chodź. My nie musimy zawsze wracać tą samą stroną. Zobacz, tutaj kaski żołnierzy. To wygląda jak kask żołnierzy, nie? Rycerzy znaczy się, nie żołnierzy, Boże. Rycerzy. Rycerze takie nosili na głowach i na oczy, nie? Nie chce żaden gołąbek z sobą jechać na Kaszuby. Powiedz mu, że na Kaszubach jest ładnie. On będzie tam szczęśliwy. Każdy jest szczęśliwy w swoim mieście, wiesz, Fianusiu. Takie ptaszki są szczęśliwe tu, bo one nie muszą pracować.
ludzie im dają amku, a u ciebie on by miał ciężko. Ty byś o nim zapomniał. I co? Byś chciał kościół świętego Jana. Co byś chciał? Do domu. O, bije dzwon. Cesiu? Nie. No. To Ukraińcy mają takie czynnika. A. Gdzie my tu teraz wyszliśmy? Uważam się, panowie, że trochę zabłądziliśmy. Co tam mamy? Posąg jakiś. Zaraz ci powiem, poczekaj. Chodźcie, pójdziemy do samochodu. Pojedziemy sobie zjeść coś. Jan, proszę zostaw. Proszę, Jan, zostaw. Jan, Franek. Pójdziemy sobie coś zjeść i do domu. Dzisiaj, Jezu, co ja mam za szopę. A dzisiaj idziemy do tego baru mlecznego. Tego co wczoraj. Znaleźliśmy taki super mleczny. Super bar mleczny. Mokotowska 22. Tam jest nie dość, że tanio, to jeszcze pysznie. Ale wam go pokażemy. Jakieś nagrania. Ceda na kiju. Ceda na kiju. Tak, my pożegnamy dzisiaj już się z Warszawą. Co, Jasiu, byłeś zadowolony? Mhm. Czy nie? Jo. Fajna wycieczka? Fajne urodziny? Jo. Wczoraj było fajnie, ale wczoraj Jasiu miał takie napięcie momentami, że no, idziemy na parking, jedziemy tam sobie coś zjeść. Pojedziemy do domu, ja już jestem też zmęczona dzisiaj. Naprawdę. O. Żebyśmy jeszcze jeden dzień zostali, trochę sobie odpoczęli w hotelu. Wyspali się porządnie, nie? Sobie jeszcze można było zwiedzać, ale tak to już nam się nie chce też. Myśmy dzisiaj odpoczynali. No. A taka pogoda też, jakby było cieplej, to też jest zupełnie inaczej. Dzisiaj pogoda nie sprzyja. Jest chłodno. Wczoraj co? Bo wczoraj było cały dzień ciepło. Ale nie. No, a że wieczorem padało, no to... Ej, ale to na nich wtedy też padało, czy nie? Czy wtedy nie padało? No na piłkarzy. Tak? I co? Dobre, tu dają jedzonko, nie? W tym barze mlecznym. Polecajka. Jak ktoś będzie w Warszawie i chce tanio i pysznie zjeść. Mokotowska 22. Bar mleczny. Taki mały, niepozorny, pyszny. Chodź, Jasiu. Idziemy do nich. Ale się najadłam. O Boże. No, wczoraj byliśmy w tym barze na obiedzie o godzinie 12. To było jeszcze miejsce. Dzisiaj byliśmy o 13, to słabo z miejscem, czyli na takie obiady trzeba chodzić o 12, nie? Najlepiej. Wtedy jest miejsce i można sobie spokojnie usiąść
zjeść. Tam bardzo dużo osób też przychodzi na wynos, blef. Więc dużo z korporacji, takich w garniaczkach osób było. I co jeszcze? A, no i bardzo tanio, bo za obiad dla nas, dla naszej czwórki, dzisiaj zapłaciliśmy 139 zł za czwórki. Z kompotem i dwie zupy jeszcze. No dobrze. Każdy wziął sobie normalny obiad z mięsem. No a wczoraj zapłaciliśmy chyba 102 czy 100 coś takiego. Nie. Ponad 100. Czy 120. 122. No. Więc no też niedużo ogólnie. Porównując z tym barem polecanym u Szwejka, gdzie w ogóle jak na moje to nie było jakoś bardzo smacznie, nie? Franek wtedy nie zjadł. No. To w tym barze u Szwejka zostawiliśmy 350 zł, a tak naprawdę no nie wiem, nie urwało, nie porwało nas. Nie było jakieś szałowe jedzenie pyszne, żeby tyle za nie zapłacić. No ale byliśmy. No, także jedziemy do domku już. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Dobra, kochani, jeszcze kawa na drogę, już jesteśmy na wylocie z Warszawy, idziemy do domu. Chłopaki sobie rozłożyli łóżko do spania, więc są niewyspani. Ciekawe, od której wy tam graliście w te gierki, no ja jestem ciekawa, nie? Od rana w telefonie, ja się obudziłam o 6:30, to oni już w telefonach. Czemu ta kamera tak skacze? Trzecie tym autem. No także żegnamy się z Warszawką. Byśmy byli dłużej, ale jesteśmy już tak zmęczeni, że jedziemy do domu naprawdę. Bo jeszcze 5,5 godziny drogi przede mną. Także ja jadę, bo Bartka boli noga. Więc no nie chcę po nocy jechać, bo się boję, że będzie. Wiecie, w nocy jest, ja wolę w dzień jeździć, chociaż w nocy jest też dobrze, jak pusto jest, nie? Na przykład jak wracałam z Torunia, to też nie było źle, było w porządku, ale nie wiem, już i tak nic nie chcieliśmy zwiedzać tutaj, więc wieczorem będziemy w domu i normalnie się wyśpimy. Nie, samochodem przecież, no co ty, my pojedziemy przez Toruń, nie chcecie wejść? Do Torunia? Kiedyś pojedziemy sobie na święta do Torunia na ten, na jarmark bożonarodzeniowy, tak? Na ten, co mama była, fajnie było. I wtedy sobie coś pozwiedzamy. Muzeum piernika. I tak ja robię lepsze pierniczki niż te w Toruniu. No. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And kiedy? No że ja nie miałam tego w torebce. Ty to wziąłeś z bagażnika. Nie, on to tu dopiero zabrał. Tu to było. A, tyło, buzie ty. No, jesteśmy w domu, słuchajcie, nie ma to jak w domu. W domu najlepiej. Jasiu już przymierza swój kolejny prezent urodzinowy. Ja nie wiem, Jasiu, ty za dużo tych prezentów dostałeś w tym roku. Ciekawe, jak ja będę miała urodziny. Co wy mi kupicie? Ja wiem. Co ty mi kupisz?
Franek sobie kupił magnesy, patrzcie, pokaż Henuś, z Warszawy. Kasowe magnesy, bo Franek lubi kasę i one się sklejają. A Jasiu sobie kupił korki nowe, bo już i tak chciał sobie kupić. On oczywiście znalazł takie za 700 zł, ale ja powiedziałam, że jeszcze nie zwariowaliśmy na głowę. No i tak, słuchajcie, walizki przyniesione. Ja to zostawiam na jutro, bo jest godzina. Która jest godzina? Franek, przyciśnij mój zegarek, o której my dojechaliśmy. 20 dokładnie, no 20 to już wypakowaliśmy. Znaczy się rzeczy z samochodu. Bartek szedł ogień robić, ja tu mam laptopa, w ogóle muszę zmontować vloga z wczoraj, z meczu. Tutaj tak zostało, jak wyjechaliśmy, tak było. Kapcie, Franek, zakładaj na nogi. No, także zaraz idziemy pewnie spać. Jeszcze trochę Bartek nagrzeje w domu. Będzie cieplej, ja to zostawiam na jutro, ja tego nie wypakowuję dzisiaj. A, i pokażę wam pamiątki, jakie kupiliśmy. To w sumie kupiliśmy po drodze te bułki. I to na wieczór. Chipsy, bo będziemy coś oglądać, ale ja pewnie zasnę. A tutaj ja dostałam prezent urodzinowy od mojej widzki Ani, którą pozdrawiamy, bo chłopaki też dostali prezenty. A to dostał Bartek, nawet Bartek dostał prezent. On mówi, że pójdzie do lasu z tą nerką. A to dla mnie. A wiesz co to jest? No, myśmy już patrzeli. Ale on jest z ładnym napisem. Dzisiaj z bajki mam się masterkowicie. Tutaj, Franek. Tu. Cygnij. Pociągnij, no. I tu przyjdzie. Bo nie puść go. No, pokaż, co tutaj jest najważniejszego. Najważniejsze jest to. Dziękuję jeszcze raz, naprawdę. No, super. Super to jest pomysł i super będzie nam pasować do mebli, bo idealnie będzie pasować. No, idealnie. No tutaj go damy. Tutaj nad wejściem, nad drzwiami w tym miejscu. No, zasadniczo mógłby być tam nad tymi drzwiami albo gdzieś tam w rogu też mógłby być, ale tam dziwnie się będzie, nie wiem, na tej ścianie go dać, on jest na tą ścianę za mały. Ja myślę, że nad drzwiami pomyślimy. Proszę, Jasiu, połóż na stół tam do tego pudełka. Ja już to chcę. Ach, wy chcecie pokazać, co wy dostaliście. Gdzie są wasze prezenty w połowie zjedzone już? W pokoju są wasze. A ja jeszcze mam magnesy w torebce. Bo tybia jest mojego, jest twojego. Oj. Nie trąb. No i mamy magnesy z Warszawy, z Pałacem Kultury i Nauki. Twój gdzieś jest tutaj. Ja się sobie wziął taki piłkowy, oczywiście taki brelok. Ale to jest brelok czy magnes? Brelok. O, do plecaka chcesz? I gdzie jeszcze mamy magnesy z Warszawą? Ej, tyle jest jeden, my trochę więcej kupili. A nie, bo w sumie my kupiliśmy tylko dwa. Bo Franek sobie kupił swoje pieniążkowe. A czemu ty jesz słodycze? Ja ci nie pozwoliłam teraz słodyczy jeść. Kolację zjemy i pójdziemy spać. Nie jedz słodyczy już. Bo wy dzisiaj dosyć zjedliście. Schowajcie. No, chłopaki dostali też takie paczuszki słodyczy. No, super. A tu mamy z łazienek, w których byliśmy de facto krótko, bo wtedy jechaliśmy na mecz, ale byliśmy. Ona, zostaw ją, z nią się nic nie stanie, bo ona była w bagażniku. Zostaw, ale zostaw, połóż, ona wróci do swojego stanu. Magnesy na lodówkę. No i co jeszcze, Jasiu, masz? No, dużo słodyczków, coś tam już. Ale ty przecież jadłeś to. No bo w bagażniku to był. Zostaw to, dobra, włóż to. To się wróci do własnego stanu, czyli takie wielkanocne. No ja to położyłam w bagażnik i tam był nawiew. Jezus, mamia, nie pomyślałam o tym, żeby to później... A wy też nie pomyśleliście o tym, żeby to przełożyć. Schowajcie te słodycze na jutro, tak? I na pojutrze, i nie wiem na jeszcze kiedy, ale nie dzisiaj.
No, więc tak, słuchajcie, kochani. Tym pozytywnym akcentem kończymy tego vloga. Dziękujemy jeszcze raz za prezenty. Mama! Ja idę ogarnąć. Ty śmieszku. Ten ma dzisiaj śmieszka zjedzone. Ja idę ogarnąć mój zlew, bo był majster i zrobił wszystko ładnie. No, więc działa. Działa elegancko, myje. Fajna niespodzianka na przyjazd do domu. I słuchajcie, już zmywarkę nastawiłam. Elegancko pan Mirek zrobił. Super, naprawdę się cieszę, że on to zrobił. I w łazience ten zlew mi odetkał. No, tu pięknie leci. To ta deska do krojenia. Tutaj w ogóle ten preparat, który wam pokazywałam. Czyli Granitan Grani Protect, innowacyjny impregnat do zlewu zmywaków. Super jest, zobaczcie jak on zaimpregnował. I, o, przepraszam. I może przez to też, że tak długo ten zlew jakby od razu nie był używany, to przez to się to zaimpregnowało jeszcze lepiej, jeszcze dłużej po prostu ten środek się wpijał w ten granit, o ile to może w ogóle mieć miejsce. Ale no, w sensie wiecie o co chodzi, że dłużej po prostu to miało takie działanie, nie? Więc fajnie. No, a ja tutaj jeszcze przed wyjazdem zlałam, oczywiście wykipiło mi mleko, więc to sobie jutro wszystko umyję, ogarnę. A teraz robię nam kolację. Chłopaki się wyspali, więc obawiam się, że to nie będzie za fajny wieczór, bo oni teraz się najbardziej bawią, bo oni spali całą drogę, prawie całą drogę. No, więc teraz będą szaleć, a ja jestem zmęczona, przemęczona, muszę odnaleźć moje kosmetyki. Bo nie wiem, gdzie mamy te kosmetyki. Jedną z walizek będę musiała otworzyć, bo tam gdzieś mam włożone właśnie nasze kosmetyki do łazienki, a no nie mamy wszystkiego razy dwa w łazience, więc muszę wyjąć szczoteczki i tak dalej. Pranie nastawię jutro. No, także jutro będzie dzień sprzątania tutaj też w kuchni. Ogarniania. W ogóle dzwonił pan od rolet, więc chyba roleta jest już gotowa. I nie wiem, czy po prostu już rano do niego zadzwonię. I jeżeli ta roleta jest gotowa, no to niech po nią przyjedzie, znaczy niech przyjedzie ją zamontować. Tak, pogadałam sobie, włączyłam, a to się nie nagrało, także pożegnam się na dzisiaj, pójdę ogarnąć się i spać. I do zobaczenia jutro w kolejnym vlogu sprzątaniowo-praniowym. Także trzymajcie się ciepło, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie oczywiście i do zobaczenia. Pa!